Wyjątkowo witamy Was nie z boiska piłkarskiego, nie ze stadionu, nie z szatni, a sprzed Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, gdzie odbyła się dzisiaj bardzo ważna ceremonia. Jasmin Buricz, bramkarz Lecha Poznań, otrzymał oficjalnie polskie obywatelstwo, spotkał się z wojewodą wielkopolskim, ten oficjalnie nadał mu polski paszport. Od dziś możemy mówić, że Jasmin Buricz jest Polakiem. Zobaczcie, jak wyglądała ta uroczystość. Dla mnie to wielki powód do zadowolenia, satysfakcji i dumy, że dzisiaj, to zostało już powiedziane, ja to uczynię w tej chwili oficjalnie, rzeczywiście na podstawie artykułu 137 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej pan prezydent Andrzej Duda podjął decyzję o nadaniu obywatelstwa polskiego panu Jasminowi Buriczowi. Cieszę się z tego i widać, ile ludzi tu przyszło, że się każdy cieszy z tego i że są też szczęśliwi. I ja naprawdę mogę powiedzieć, że jestem dumny, szczęśliwy i że to kiedyś był mój cel, że dostanę polskie obywatelstwo i po kilka lat już mam i teraz muszę wybierać inne cele i kończyć. Jasmin jasno określił, że wiąże swoją przyszłość z Polską, chce tutaj zostać. Uznaliśmy, że zasługuje na to, żeby mu pomagać. Rzeczywiście klub przez wiele, wiele lat konsekwentnie tą procedurę administracyjną, dosyć skomplikowaną, jakby realizował. Tutaj też na pewno kancelaria adwokacka Jasmina Buricza, pana Roberta Mikulskiego z Warszawy, pracowała pan wojewoda i poprzedni i obecny, bo to można powiedzieć, że to było tak ponad podziałami praca wielu osób. I kibice na ostatnim etapie, którzy także włączyli się, promując jakby ten pomysł przyznania Jasminowi obywatelstwa. Przybywa nam kolejny Polak, obywatel Polski. Dzisiaj przyjmujemy do rodziny polskiej, do naszej wspólnoty narodowej wybitnego bramkarza, sportowca, człowieka bardzo prawego, kulturalnego, przyzwoitego. Od dzisiaj Jasmin Buricz, Jan Buricz, od dzisiaj jest obywatelem polskim. Myślę, że z punktu widzenia każdego kibica, ja takim jestem, tego nie ukrywam, to jest też wielka radość. Jasiu, bardzo się to dobrze czuje, to widać. Jest bardzo sympatycznym człowiekiem, zżył się z nami, z kibicami również. Zawsze nigdy nie odwraca się od strony kibiców. Zawsze był z nami, wspierał nas, dlatego chcieliśmy mu pomóc. Jeśli w taki prosty sposób, jak zbieranie podpisów czy akcja z hashtagiem pomogła, to tylko się można z tego powodu cieszyć, bo jest to naprawdę nad wyraz sympatyczny człowiek. Przede wszystkim dobry bramkarz i piłkarz. STS, zakłady bukmacherskie, sponsorem strategicznym Lecha Poznań.